Marka Hobby jest bardzo znana w Polsce już od 25, co najmniej 25 lat. Przyczepy kempingowe są bardzo rozpoznawalne, no jednak kamperów do tej pory zbyt dużo na naszym rynku nie jeździ. Są one równie dobrej jakości, na zachodzie bardzo rozpoznawalne i doceniane przez swoich klientów. Obok mnie Witold Tuchowski, współwłaściciel firmy Cargo Pomorze, która jest dystrybutorem tej marki w Polsce. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie. Witek, co to za pojazd za nami? Witam wszystkich na stoisku Hobby w tym roku w Düsseldorfie. Mamy naprawdę jedyną chyba okazję w tym roku zapoznać się ze wszystkimi modelami kamperów tej marki. Wybór jest ogromny. My prezentujemy dzisiaj kolejny z modeli bardzo popularnego układu, czyli Optima OnTour T65 HFL. Co to jest za model? To jest model, który ma bardzo ciekawy rozkład wnętrza, łóżko półfrancuskie, łazienka boczna z oddzielną kabiną prysznicową, salon z opuszczanym łóżkiem typu hubbed. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zastosowało Hobby w tym modelu, jest fakt taki, że w momencie, kiedy opuszczamy łóżko typu hubbed na okres spania, mamy bezkolizyjne wyjście z kampera. Drzwi po prostu są niezastawione tym łóżkiem. Jest to jedno z niewielu takich rozwiązań na rynku. Przeważnie to łóżko gdzieś tam wchodzi w przestrzeń drzwiową, w światło drzwi. Tutaj nie wchodzi, więc komfort dostępu do kampera jest bardzo duży. Na co trzeba zwrócić uwagę przy kamperach Hobby? Kampery Hobby mają bardzo wysoką jakość wykonania, jeżeli chodzi o izolację. Zarówno podłoga podwójna, jak i ściany wykonane z wypełnieniem XPS, czyli twardego styropianu podwyższonej gęstości, zapewnia to lepszą izolację. Dach jest wykonany w technologii GFK, czyli antygradowej. Blachy są wykonane, znaczy boki są wykonane z blachy aluminiowej. Podwójne okna, to czyni ten pojazd bardzo komfortowym w użytkowaniu. Jakość wykonania uważam jest bardzo dobra. Wszelkie szczelność, jest tutaj 5 lat w gwarancji na szczelność tego pojazdu. Czyli całej tej części. Całej zabudowy. Całej zabudowy. Można powiedzieć, że nawet te modele, które mają łóżka tego typu co ten, czyli półfrancuskie, mają bardzo duże bagażniki. Można bardzo dużo zapakować różnych przedmiotów na wakacje. Także wszystkie mają w standardzie duże lodówki. Wszystkie mają łazienki z wydzieloną strefą prysznicową. Także komfort tych kamperów jest bardzo wysoki. Ten model cieszy się dużym zainteresowaniem od kilku lat. Sprzedajemy go również w naszej firmie. Zapraszam do wnętrza może. Witek, jesteśmy w środku. Tak. Optima OnTour, tak? Optima OnTour T65 HFL, czyli układ z łóżkiem francuskim, łazienką boczną, z wydzieloną strefą kąpielową, kabina prysznicowa, obrotowa, toaleta. Bardzo wygodne rozwiązanie, bardzo cenione przez wielu klientów. Jak na rynku polskim? Właśnie powiedz mi, czy bardziej łóżko centralne, czy bardziej dwa oddzielne, czy francuskie? No oczywiście, że pojedyncze łóżka są najbardziej popularnym rozwiązaniem z prostego powodu. Ogromny garaż mamy wtedy. Tak. Te łóżka są podniesione, natomiast jest bardzo wielu zwolenników spania również w tego typu sposobie. Natomiast dlaczego? Dlatego, że mamy, no powiedzmy sobie szczerze, można spać wspólnie. Te łóżka rozdzielne nie każdemu pasują. Tu jest oczywiście troszeczkę węższe to łóżko, ale równie wygodne. Ale z kolei tutaj mamy bardzo wygodną, jak na tą długość samochodu, czyli niecałe 7 metrów, mamy bardzo wygodną łazienkę. Tu oczywiście możemy włączyć światło. Tam myślę tu... O, teraz mamy już wypalone światło. Także ta łazienka bardzo się klientom podoba. Ten model 2022 został troszeczkę zmieniony względem 2021. Mamy nowy typ lodówki Dometica, najnowszy model z dwustronnie otwieranymi drzwiami. Tutaj widzimy parę opcji doposażeniowych typu telewizor. Łóżko hubbed w standardzie jest opuszczane manualnie. Tutaj mamy model z elektrycznym systemem
podnoszenia. I też bardzo duże łóżko. Nie? Też bardzo duże łóżko i to, co wspomniałem, nawet jeżeli je opuścimy na dół, to ono zjeżdża do tego poziomu i tak. Mamy bezkolizyjne wyjście w nocy z kampera, czy rano, jak jeszcze ktoś śpi, można się przemieszczać. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Stolik oczywiście tutaj jest opuszczany, tu można jeszcze ewentualnie na tyle przygotować, żeby też jeszcze jedna osoba dodatkowo spała, czyli oczywiście miejsc do jazdy homologowanych jest 4, natomiast spać może 5, a po małej przeróbce nawet 6 osób może się w tym samochodzie wyspać. Tu jest oczywiście masa 3,5 tony na kategorię B, baza samochodu to Citroen i oczywiście tu mamy do wyboru silniki 120, 140, 165 koni. Oczywiście wersja podstawowa jak zwykle cieszy się największym powodzeniem z uwagi na fakt, że jest niższa akcyza wtedy. Natomiast można doposażać ten samochód bardzo, bardzo mocno w różne elementy, natomiast to już jest na życzenie klienta. Część z tych rzeczy na pewno możemy dołożyć już u nas w serwisie, część zakładamy fabrycznie. To wszystko zależy od tego, co to ma być za doposażenie. Oczywiście ogrzewanie, truma 6 kombi, boiler wbudowany 10-litrowy, rozprowadzenie po całej powierzchni kampera. Tak jak wspomniałem już wcześniej, bardzo wysokiej klasy izolacja tych kamperów jest i wyciszenie wnętrza. Myślę, że ktoś, kto spróbuje jazdy tym kamperem, doceni naprawdę fajną jakość wykonania w porównaniu do wielu innych marek. To, co powiedzieliśmy, marka Hobby, właściwie, która kojarzy się z przyczepami i takim, no właściwie jest synonimem karawaningu w Polsce, bo od tego się zaczynało wszystko. Jak pierwsze przyczepy jeździły, to przeważnie w Polsce widać było markę Hobby w latach 90. Popularnie zwane hobbikami. Hobbikami. Tak. Myślę, że teraz czas powoli przychodzi, żeby trochę zmienić optykę, jeżeli chodzi o kampery. Ale oczywiście no, w tej sytuacji, jakiej aktualnie mamy, jest to trudne, ponieważ dostępność aut jest niestety niewielka. Ale mimo wszystko warto się z tym zapoznać i jeżeli komuś zależy, żeby sobie takiego kampera zobaczyć, to zapraszamy w tym sezonie do nas. Będziemy mieli kilkanaście sztuk. Czyli tego modelu, ten model będzie można kupić? Ten model będzie u nas dostępny. Będzie można go na żywo w Polsce zobaczyć. Myślę, że jest taka szansa też w Nadarzynie być może się pojawi, ale tego jeszcze nie wiemy. I można również składać zamówienie już w tej chwili na sezon 2023. Wczoraj taką informację z Hobby otrzymaliśmy, że z uwagi na poważne zainteresowanie już ze strony wielu kontrahentów otworzyli już tą możliwość w tej chwili, żeby sobie robić takie preordery. Na pewno będziemy również z tego korzystać. No dobrze, czy w tym momencie będzie gwarancja ceny, czy cena będzie dopiero ustalana w momencie odbioru? Ja myślę, że Hobby jest tutaj bardzo, bardzo fair partnerem, jeżeli chodzi o tą sprawę, dlatego że w tym roku mamy ustaloną cenę już na cały sezon. Wiemy, że konkurencja ustala w tej chwili ceny na pół sezonu. Mogą one się zmienić na przykład od 1 stycznia. Hobby już zagwarantowało cenę na cały sezon, czyli do końca lipca 2022. Natomiast tak jak zwykle, tak jak co roku, pewne korekty cen są. Przy Hobby, a w całym asortymencie, nie jest to wielka korekta, trzeba powiedzieć. No w Polsce niestety mamy do czynienia z kilkoma jeszcze składowymi tej ceny kamperów, czyli przede wszystkim akcyza i druga sprawa, no myślę, że równie ważna, to kurs euro, który niestety dzisiaj jest bardzo niekorzystny dla kupujących, jak i dla nas dealerów, no ale może to się do przyszłego roku troszeczkę zmieni. Dobrze, Witek. Mamy jeszcze jakieś dodatki, tak? Mówiłeś, coś można jeszcze do tego kampera dodać? Tak, tutaj tak jak wspomniałem, lista jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o doposażenie fabryczne. No, ogranicza nas ta kwestia tej akcyzy oczywiście, bo to jest podstawa. Tak. Im droższe auto z fabryki, tym większa akcyza. Natomiast można tu oczywiście zamówić okno w drzwiach wejściowych, można domówić systemy multimedialne z nawigacjami, można zamówić podgrzewaną podłogę, można zamówić anteny satelitarne, markizy, bagażniki rowerowe. To wszystko jest dostępne, aczkolwiek część z tych rzeczy będziemy domawiać u nas już i montować z uwagi właśnie na poziom ceny. Dobrze, Witek, dziękujemy bardzo. Dziękuję uprzejmie.